Czy bretarianizm można stosować wiele lat? Jeśli tak, to ile? Czy bretarianin może uprawiać sport siłowy, taki jak crossfit, kulturystykę czy sporty walki? Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy, którzy przejdą po tym szkle, naprawdę poczują, że pokonali kolejną barierę strachu, tak jak pokonali strach przed niepiciem. Czy osoba, która chciałaby wejść w bretarianizm, powinna być przygotowana mentalnie, czyli zaawansowana w rozwoju duchowym, osobistym, czy to jest niekonieczne? No, ja uważam, że rozwój to następuje, przynajmniej w moim przypadku, ale mi się wydaje, że też u każdego dnia. Może niewidoczny, ale jest. Wszyscy jesteśmy dla nas wobec siebie nauczycielami. Każdy każdego coś uczy i każde wydarzenie coś uczy. Ale w tym procesie to ewidentnie rozwój świadomości jest konieczny, bo im człowiek po prostu zaczyna rozumieć jakby wszystkich ludzi w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak widzieć ich bardziej jak pozytywnie, To pomaga mu, uważam, również w procesie. Bardzo, przynajmniej ja to tak odbieram, że im bardziej pozytywnie widzę świat i pozytywnie widzę ludzi i mam większe zrozumienie wobec prawie każdego człowieka, tym łatwiej mi przechodzić te procesy. Skoro bretarianizm to nie jedzenie, a bretarianie czują się w pełni sił, dobrze i zdrowo, to dlaczego dzieci w Afryce czy osoby w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej w wielu przypadkach umarły z głodu? To jest do mnie, tak? To jest standardowe pytanie zadawane przy każdej okazji rozmów o wegetarianizmie. No, jest to, jak powiedziałem, proces oparty o świadomość. Większość ludzi, 99,9% populacji wie, że żeby żyć, trzeba jeść. Skoro nie mają jedzenia, no to żyją po prostu w strachu, w lęku przed tym, że się wkrótce skończy i po prostu trzeba będzie umrzeć. I tak na ogół się dzieje. Jak wiedzą, że mają umrzeć, to umrą. Ale wystarczy zupełnie inaczej poprowadzić człowieka od przyjścia na świat, w ogóle nawet go odsunąć od jakiejkolwiek myśli o jedzeniu i można stworzyć człowieka całkowicie wolnego od konieczności przyjmowania pokarmów. Dlaczego na przykład w obozach koncentracyjnych umierali ludzie? Umierali przede wszystkim z głodu, z braku jedzenia. Też była taka świadomość ich, że po prostu no, trzeba to jedzenie za wszelką cenę zdobyć, żeby przeżyć. Ale z kolei był taki świetlista, zarazem smutny przykład chociażby ojca Maksymiliana Kolbe, który żył w bloku głodowym kilkanaście dni bez jedzenia i wody i jakoś nie zamierzał umrzeć, aż po prostu przyspieszono ten proces. Także tutaj widać różnicę, widać, że w jego przypadku tutaj decydowała świadomość po prostu. On tak mógł prawdopodobnie trwać w tym stanie jeszcze długo i długo. I tyle. Czy u wegetarian lub wegan łagodniej przebiega faza przejścia na bretarianizm? Czy u wegan, czy u wegetarian, tego nie wiem, aczkolwiek zauważyłem, ilekroć zacząłem jeść jeden raz dziennie i były to posiłki prostsze, takie naturalne, żywe, jakieś sałatki, bez żadnych takich wzmacniaczy smaku, bez węglowodanów, takie bez cukrów, nie za dużo soli, takie naprawdę proste, czy to owoce, właśnie warzywa. Tyle z każdym dniem było mi coraz lepiej odpuszczać sobie to jedzenie. Zresztą też można było to zauważyć po moim ciele. Z każdym dniem moje ciało robiło się bardziej smukłe, ja robiłem się też bardziej żywy, energiczny. No ale co do pytania, czy nie wiem, mięsa nie jem. To jest mój trzeci dzień
Już dzisiaj czuję większą taką suchość w ustach, ale jest to też w sumie, bo najdłużej nie jadłem 4 dni, nie jadłem i nie piłem łącznie to 2 dni, a dzisiaj jest mój trzeci dzień niepicia i niejedzenia i dosyć, porównując do tamtych poprzednich przeżyć, to czuję się naprawdę dużo, dużo tak znośniej. Bo chodzi o przygotowanie, wegetarianie, weganie, czy jest im łatwiej. Ja tutaj przyjechałam po karniworze, czyli samo mięso. Jest super, jest naprawdę super, ale przyznaję, że ćwiczenia, które tu mamy, bardzo, bardzo pomagają. Czy powinno się jakoś specjalnie przygotować organizm, zanim zechce się przejść na wegetarianizm? Znowu istnieje wiele konceptów. Są nawet takie, które mówią, że to wymaga 15 lat, przynajmniej 15 lat przygotowań polegających na coraz to innej diecie od wegetariańskiej przez wegańską, witariańską, surową, a następnie dietę płynną wyłącznie. Średnio po 3 lata każdy etap, ale to tylko jest jakiś koncept czyjś, kogoś, kto faktycznie przeszedł na wegetarianizm w taki sposób, ale też z niego wyszedł po kilku latach, nie utrzymał się w tym stanie. Według mnie to może zrobić wielu, a wręcz prawie każdy, o ile przynajmniej przez jakiś czas, miesiąc, dwa, trzy, no powiedzmy, że tak, no żeby nie straszyć ludzi, no ale powiedzmy pół roku będzie, przygotuje się w taki sposób, że będzie tylko przyjmował jeden posiłek dziennie. Nieważne jaki, ale jeden posiłek dziennie. I to wystarczy, żeby przyzwyczaić organizm do późniejszego pozbycia się posiłków w ogóle. Że mi jeszcze przychodzi do głowy to, że jednak bardzo ważne jest to przygotowanie po prostu mentalne. W moim przypadku, tak jak mówiłam, jestem czwarty raz na procesie. No i pierwszy proces to było praktycznie ciągle, tak jak już mówił Wojtek, myślenie o jedzeniu. Drugi proces to już było tak, no, w połowie myślenie o jedzeniu. Natomiast faktycznie te momenty, kiedy wracałam do jedzenia z różnych powodów, zazwyczaj to odpalały się po prostu emocje typu strach, tęsknota, czasem też nuda, no to faktycznie muszę powiedzieć, że to jedzenie było takie, no, rozczarowujące. Znaczy spodziewałam się więcej radości i entuzjazmu z powrotu do jedzenia. Raczej przez pierwszy miesiąc to jedzenie smakowało jak taka, właśnie nie smakowało, było raczej męczącą czynnością. No i teraz na przykład jestem na czwartym procesie i muszę przyznać, że właściwie o tym jedzeniu w ogóle nie myślę. Więc do tego, więc to jakby ten mentalny proces też dojrzewa, że jest po prostu coraz łatwiej odklejać od siebie te namiętności spożywcze czy tęsknoty po prostu, że tak. Maria, czyli to, jak wracałaś do jedzenia, to było więcej przyzwyczajenie niż potrzeba z jedzenia, czyli głód? Tak, głodu nie było właściwie w ogóle. To znaczy na każdym procesie i po powrocie do domu, no tego głodu nie ma. To jest dla mnie absolutnie niesamowite. Raczej odpalał mi się strach, czasem mi się właśnie odpalała nuda, i konieczność też wykonywania pracy zawodowej w tamtym okresie, za którą nie przepadałam. Po prostu, kiedy nie jadłam, to nie widziałam absolutnie żadnego sensu, żeby pisać te maile o niczym i produkować kolejne słowa i kolejne komunikaty, które nic nie wnoszą. Więc stwierdziłam, kurczę, jak tak dalej pójdzie, zaraz stracę pracę, a na ten moment nie mam innego pomysłu na życie. No to siup, no to jedzonko. I faktycznie wtedy mogłam wrócić do rzeczywistości. Ale tak, no i odpowiadając na pytanie, głodu nie było absolutnie żadnego. Czy wegetarianizm można stosować wiele lat? Jeśli tak, to ile? Wegetarianizm to jest styl życia, więc można zacząć i trwać jakiś czas z tym, jak i przerwać, jak i wytrwać aż do końca. Tak mi się wydaje. Na razie nie mam doświadczenia z tym ekstremalnym czasem wegetarianizmu, jeszcze żyję na razie. Wydaje mi się, że nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Czy wegetarianin ma energię życiową?
czy ma siłę, aby uprawiać zdrową aktywność, na przykład taką jak Nordic Walking czy jogging. Możecie po dzisiejszym dniu powiedzieć coś, kto chce? No zdecydowanie, no ja to się czuję bardzo dobrze i maszerując jak najwięcej, co prawda no zawsze uprawiałam dużo sportu i marszu, ale tu jestem bez jedzenia i bez picia i nie załamuję się, idę te 18 kilometrów, mogłabym więcej, gdyby reszta też mogła, nie ma problemu, z mojej strony przynajmniej. Ktoś chce coś dopowiedzieć? Te nasze ćwiczenia wszystkie dodają nam siły. Tak, i poznaliśmy dzisiaj Nordic Walking. Cudowna sprawa, wszystkie mięśnie pracują, serce oddycha, otwiera się klatka piersiowa, w ogóle to jest, no rozważam kupno kijów. Tak, autentycznie. Się prostują, fajnie. Ja zbyt dużo się nie ruszam, może i powinnam więcej, ale naprawdę jestem zaskoczona bardzo, że przez te parę dni pokonałam tyle kilometrów i czuję się naprawdę bardzo dobrze. Bywały oczywiście momenty takie zniechęcenia, że już nie dam rady, ale wiedziałam, że i tak muszę wrócić do samochodu, żeby dojechać do domu, albo po prostu wrócić do domu, także nie było innej opcji. Włącza się w głowie po prostu inne myślenie, takie dla siebie, żeby siebie przekroczyć, tak? Przekroczyć tą barierę samej siebie i iść dalej. No ja ilekroć jem właśnie jedzenie prostsze i rzadziej, tym coraz bardziej moje ciało jakby się odblokowywuje, nabieram coraz więcej sił, energii, wszystko jakieś, chociażby jakieś problemy, jakieś emocjonalne, wszystko przechodzi gładko i szybko, szybko staje na nogi. To może ja jeszcze dodam jedno słowo, ponieważ ja prowadzę niestety siedzący tryb życia, mam taką pracę. I tutaj również na procesach pokonuję takie trasy, których zazwyczaj nie pokonuję jedząc czy popijając kawusie, która teoretycznie powinna mi pomagać być bardziej aktywną. Więc myślę to w kontekście tego, jeżeli ktoś na przykład bałby się przyjechać na proces czy rozpocząć proces właśnie ze względu na tą aktywność, to nasze grupy zazwyczaj są też bardzo zróżnicowane. Każdy idzie w swoim tempie, nie ma presji na tą aktywność. Także tutaj jesteśmy też bardzo empatyczni dla siebie i to wszystko przebiega naprawdę łagodnie, ciekawie. No, jest to niezwykły proces. Czy bretarianin może uprawiać sport siłowy, taki jak crossfit, kulturystykę czy sporty walki? Ja nie uprawiałem siłowych sportów, co najwyżej biegałem, ale to dawno temu. Jeszcze w czasach studenckich i nawet startowałem na olimpiadzie w Moskwie, ale w grupie dla turystów, w zawodach dla turystów nawet zdobyłem brązowy medal w biegu na milę olimpijską, czyli to prawie 2 kilometry były, ale to oczywiście dawno i nieprawda. Zawsze byłem jakoś tam aktywny fizycznie. Przede wszystkim bieganie, rower i tak dalej. No, teraz jakieś lżejsze formy sportu uprawiam jeszcze, ale równie dobrze mógłbym robić sporty, każde inne, ale nie ciągnie mnie na przykład do sportów siłowych, nie ciągnęło nigdy. No do sztuk walki może bardziej, ale też tego nigdy nie uprawiałem. No. Ale nie widzę przeszkód. Prawdopodobnie w tym stanie nie chce się budować szczególnie masy mięśniowej, masy ciała też, bo to się też wiąże z dodatkowym jakimś tam przyjmowaniem pewnych jakichś tam preparatów, specyfików i tak dalej. Nie wiem. Kulturystyka raczej chyba nie wchodzi w rachubę w przypadku bretarian. Jak zachowuje się ciało, to znaczy czy bretarianizm nie osłabia nerek, zębów, skóry, włosów, mięśni, skoro nawet przy restrykcyjnej diecie organizm zjada początkowo tłuszcz, a gdy jego nadmiar się wyrówna, to organizm zaczyna zjadać mięśnie. Tutaj mówimy o głodówce po prostu, natomiast w przypadku bretarianizmu po tej fazie autofagii następuje po prostu, przełącza się jakby ten drugi, włącza się ten drugi system zasilania.
ten, który zasila Bretarian, i to już to jest jakaś tajemna po prostu fabryka wewnętrzna, która właśnie pozwala na nie przyjmowanie pokarmów. Tutaj się dokonuje synteza wszelkich niezbędnych składników dla ciała. Nie trzeba ich pobierać z zewnątrz, natomiast są one wewnątrz wszystkie wytwarzane. Dlaczego tak się dzieje, jak to działa, tego nikt nie wie, ale działa. Dlatego nie ma tutaj w ogóle obawy o to, że stracimy na wadze, że stracimy mięśnie, że stracimy zęby i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Wszystko to raczej, o ile się nie odbudowuje, to na pewno nie zanika, nie osłabia się. Z czego Bretarianie pozyskują dla organizmu węglowodany, tłuszcze, białko, witaminy, minerały oraz wodę, czyli składniki odżywcze potrzebne do tworzenia tkanek, dostarczania energii oraz regulowania procesów ustrojowych? Na pewno bierze się to z energii oddechu, którą się nazywa bardzo tak wzniośle, mistycznie praną, czy tam energią chi, czy maną, czy jeszcze inaczej. Natomiast jest to, tak jak podejrzewam, jest to przede wszystkim energia oddechu, która pozwala nam właśnie przyswajać tę siłę życia, która jest po prostu wszystkim, która zasila życie, która się przejawia po prostu pod każdym jakimś, w każdej formie, czy to również w naturze, czy w zwierzętach i tak dalej. Nie wiem akurat, dlaczego to jest możliwe, że jedni mogą tak żyć, nie przyjmując pokarmów, a drudzy muszą. No ale tak jest, że dla jednych jest to możliwość już wcale nie jakaś hipotetyczna, tylko faktyczna. Na pewno wiemy o tym, że niewielki, co prawda, procent populacji ludzkiej ma na przykład możliwość dokonywania fotosyntezy w oczach. Mamy tam coś, co się nazywa melaniną i po prostu jest to składnik, który umożliwia dokonywanie fotosyntezy. Tak samo jak jest niewielka na przykład grupa ludzi, którzy potrafią syntetyzować witaminę C, której podobno nie mamy jako ludzie, a musimy ją przyjmować z zewnątrz. Na przykład zwierzęta to mogą. Skoro zwierzęta mogą, więc prawdopodobnie my możemy wiele rzeczy robić, tylko że w jakiś sposób mamy pewne geny, blokują tę możliwość. Jest tylko kwestia właśnie otworzenia tego. Podejrzewam, że proces głodówek odblokowuje te uśpione mechanizmy w człowieku i stopniowo umożliwia mu życie po prostu w ogóle bez czegokolwiek. Czy przejście na bretarianizm to przejście na inny, wyższy stopień świadomości? Jeśli tak, to czy bretarianizm wpływa na kontakty międzyludzkie? A konkretnie, czy bretarianin umie odnaleźć wspólną płaszczyznę do rozmów z ludźmi, którzy nie są bretarianami? Tak, faktycznie jest to rzecz, która wydaje się przynajmniej na początku dosyć problematyczna, ponieważ w moim przypadku niejedzenie wprowadza mnie w stan takiej łagodności i takiej harmonii, że większość rozmów, przynajmniej mieszkając w miastach, w mieście, większość tych rozmów po prostu przestaje być dla mnie istotna. Trudno jest mi się w to zaangażować. Właściwie po prostu wydaje mi się zupełnie zbędna. Więc zdając sobie sprawę z tego, jak wtedy jestem jakby wrażliwa energetycznie, po prostu wolę tych rozmów unikać. Więc faktycznie relacje szkodliwe po prostu się kończą. Ale nie uważam tego za coś złego. Raczej uważam to za pozytywne zjawisko. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój duchowy tak zwany, to tak jak mówiłam, mam wrażenie, że świadomość, widzenie rzeczy, widzenie zjawisk, widzenie przepływu energii jest bardzo klarowne, wręcz
kryształowe, bardzo jasne, bardzo świadome. To nie chodzi o żadne odlatywanie na inną planetę, raczej o właśnie bardzo świadome bycie tutaj, na tej planecie, w tej przestrzeni. Dzięki. Pierwsze zderzenie z takim niejedzeniem, to ja po prostu poczułam się, jak się poczułam w tych wyższych wibracjach, no to było mi ciężko zaakceptować ten świat, w którym żyłam poprzednio. Także te procesy kolejne były, to wchodzenie w jedzenie i procesy kolejne, to mi pomaga zaadoptować się właśnie do takiego świata, jak to mówią, trzeci wymiar i taki kolejny niejedzący, wyższy wymiar. Ja nie mam problemów w tej materii. Mam cudownych ludzi wokół siebie, naprawdę. A ja myślę, że skoro podjęłam się drugi raz wejście w bretarianizm, to chyba dlatego, że mam w sobie już tą pokorę, ciszę taką dla siebie, dla świata i chyba dlatego to robię. Jest mi z tym bardzo dobrze. Z mojego doświadczenia po takim oczyszczeniu wewnętrznym łatwiej jest nam z drugą osobą złapać tą głębię, gdyż łatwiej możemy się w sobie scentralizować, nie rozpraszamy się myślami, skupiamy się bardziej na tu i teraz, dzięki czemu z rozmówcą możemy precyzyjniej złapać temat i też jesteśmy bardziej uważni, bardziej też słuchamy niż mówimy. No ja tylko tutaj wspomnę, że kiedyś swego czasu zajmowałem się biznesem suplementacyjnym, robiłem wykłady, był to marketing sieciowy, prezentacje wśród lekarzy, wśród dietetyków, na sali 100-200 osób i bardzo duża wiedza, którą musiałem sam posiąść. Przekazywanie jej po prostu wpłynęło na to, że zacząłem oczywiście pogłębiać materiały i natknąłem się na wykłady takiego człowieka, który nazywa się Joachim Verdin. Gdy zobaczyłem jego wykłady, po prostu pomyślałem sobie, co to za wariat. No, ale minęło kilka lat. Poprzez inne wykłady, poprzez inne książki i opisy. Tak, te wykłady jego były z 20 lat temu, natomiast no, były też z 2011, tam była taka też seria nagrań. No i dotarłem do niego jeszcze raz kilka lat później. Poprzez wysłuchanie jego wykładów muszę powiedzieć, że moja świadomość po prostu się bardzo rozszerzyła, bo zrozumiałem, że wiele rzeczy, które nas otacza, którymi się kierujemy w życiu, to są po prostu programy. Po Joachimie Verdinie zacząłem szukać, dotarłem do Mariusza. Natomiast jeżeli chodzi o Joachima Verdina, prowadził blog, być może on dalej istnieje, strona, na której napisał książkę. Tamta książka jest do pobrania za darmo. Czekamy na książkę Mariusza. Także tylko chciałem powiedzieć, że właśnie Joachim Verdin, o którym wspomniałeś, od lat mieszka na Tajwanie i właśnie uczy tam Chińczyków tego samego. Chociaż Chiny mają długą tradycję niejedzących, to jest tradycja sięgająca przynajmniej 2000 lat. To była umiejętność właściwa praktyką qigong, tai chi, mistrzom sztuk walk na przykład. Książka kiedy się ukaże? Właśnie. Książka ukaże się w tym roku. Tak, to jeszcze chciałam powiedzieć od siebie, że jakby moja droga do decyzji przejechania na pierwszy proces trwała około 2 lat. Interesowanie się postami, głodówkami i tak dalej. I faktycznie ogrom wiedzy, różnych informacji, które znajdowałam, posty sokowe, takie, śmakie, picie jakichś mieszanek ziołowych. No, to było tak dużo, że w pewnym momencie miałam po prostu mentik w głowie. I ta droga, którą znalazłam właśnie trafiając na wykłady Mariusza, najbardziej mnie przekonała swoją prostotą, więc może tak mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś z osób oglądających waha się, ja mogę powiedzieć od siebie, że była to najpiękniejsza, znaczy jest to wciąż oczywiście, najpiękniejsza przygoda, niesamowite doświadczenie, niesamowity stan bycia. Nikt tutaj nie umiera, nikomu się nie dzieje krzywda, nikt nie mdleje. Naprawdę warto to zrobić. Ja polecam gorąco.
Mariusz, a co z seksem? Seks jest. Dobre pytanie, ale dlaczego akurat do mnie? Sądzę, że tutaj każdy będzie mógł zabrać głos, także niczym wegetarianizm nie przeszkadza, natomiast podnosi próg. I o ile wcześniej seks też był całkiem możliwy i całkiem przyjemnym doznaniem, tak teraz jakby próg jakby to powiedzieć, może nie wymagań czy oczekiwań, no ale po prostu próg, nazwijmy to już tak może new age'owo, wibracyjny rośnie. Energia kundalini, jest to pojęcie wzięte z hinduizmu. Ucieleśniana jest ta energia przez formę żeńską, boginię kundalini. Jednak tak naprawdę jest to ta energia życiowa, ta energia, która jest wszystkim. Jest to przede wszystkim energia seksualna. Istnieją w jodze rozmaite techniki pobudzania tej energii, gdyż u większości osób ona przez znaczną część życia jest uśpiona. W wyobrażeniach indyjskich, jogicznych, ona ma postać węża, który po prostu jest zwinięty u podstawy kręgosłupa i teraz jest tylko kwestią, żeby go obudzić, ożywić. I najskuteczniejszym sposobem według praktyków, nie według teoretyków, ale według praktyków jest właśnie niejedzenie, czyli zaprzestanie przyjmowania zarówno pokarmów, jak i płynów. Praktycznie ten ogień, który jest wszystkim, ten ogień również przy okazji ogień tej energii seksualnej budzi się bardzo szybko. Jest to pewne niebezpieczeństwo, ponieważ jeżeli człowiek nie jest w stanie panować nad tą energią, więc można się domyślać, że grozi mu dużo różnych pokus w pierwszej fazie. Potem jak się ten proces ustabilizuje, jest już o wiele lepiej, ale wtedy też człowiek ma już tę naprawdę taką energię właściwą energię życiową, energię seksualną, energię twórczą. Co jeszcze powiem? No, przede wszystkim właśnie taką energię życiową, która się również przejawia tym, że nie musimy spać za długo. Wystarczą 3-4 godziny. To jest naprawdę jeden z wielkich pożytków bycia w stanie wegetariańskim. Ciało nie traci energii na trawienie, na oczyszczanie się. W związku z tym nie musi też tyle czasu poświęcać na regenerację, czyli na sen. Także polecam. Przybywają w ciągu doby 4 godziny przynajmniej. Bardzo wiele osób mówi o tym, żeby po prostu wyjść z systemu w ten sposób, że własna woda, własna żywność, własne hodowle, własne uprawy, własne nawet płacenie gotówką. No ostatnio rząd Nigerii pokazał, że na pstryk wprowadził gotówkę cyfrową, więc tak naprawdę zablokował możliwość płacenia gotówką, a wyjście z systemu, z tego co ja widzę, powinno się zacząć od samego siebie, czyli na przykład 7-dniowy proces bez jedzenia i bez picia. Teraz jest bardzo dużo ruchów antysystemowych, które to po prostu chcą zadbać o nas w kontekście prawa naturalnego, różnego rodzaju dekretów, różnego rodzaju ruchów, czy też pomysłów politycznych i też ludzi, którzy się temu sprzeciwiają. Mówią o odłączaniu się od systemu, o czym wspomniałem wcześniej, na różne możliwe sposoby. I propozycja i wyzwanie jest taka do was. Zacznijcie od 7 dni nie jedzenia, nie picia. Na przykład 4 razy w ciągu roku, jeżeli nie wiecie jak, książka Małachowa, Głodówka lecznicza, książka Joachima Verdina, a najlepiej dla tych, którzy nie mają czasu, przyjazd na kurs do Mariusza.
Mamy dzisiaj piąty dzień naszego procesu. Przekroczyliśmy krytyczny trzeci i czwarty dzień, kiedy według nauki nie powinno nas już być wśród żywych, gdyż nie piliśmy, już nie mówiąc o jedzeniu. Mamy dzisiaj piąty dzień i spróbujemy pokonać kolejną barierę lęku, jaki mamy wpisany w głowę. Wiadomo, że na pewno szkło zawsze wywoływało w nas jakiś lęk, niepokój, że wejdziemy bosą stopą na szkło, czy to w wodzie, czy to w lesie, czy to na plaży, gdziekolwiek i się potniemy, przetniemy, będzie wymagana interwencja chirurgiczna i tak dalej. Są to takie lęki jeszcze z dzieciństwa właściwie, kiedy szkło się zawsze kojarzyło z czymś takim niedobrym, złym i w ogóle czego trzeba unikać. No więc dzisiaj mamy spotkanie ze szkłem i to w takiej sporej ilości, gdyż na tę tutaj ścieżkę tortur szklaną składa się około 100 butelek sumiennie znajdowanych w krzakach, w pojemnikach na śmieci i tak dalej. Butelek umytych, a następnie rozbitych. Zdaje się, że to trochę było wbrew obecnemu trendowi, gdyż wkrótce butelki będą z wysoką kaucją, więc był to ostatni dzwonek, żeby sobie zafundować taką przyjemność. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy, którzy przejdą po tym szkle, naprawdę poczują, że moc w nich rośnie, urosła wręcz kwantowo, bo pokonali kolejną barierę strachu. Tak jak pokonali strach przed niepiciem, które jest de facto stanięciem twarzą w twarz ze śmiercią, no bo skoro słyszeliśmy, że mamy umrzeć po 4 dniach, a tu nic z tego, no to teraz czas na szkło. Zapraszam. Kto pierwszy odważny? No dobrze. Tak?
Swing, swing. Wrota przebiegły się, pokaż wszystko. No dobra, proszę ciebie o to. Na plaży, w domu, taki piaseczek fajny, taki niebieski. Dobra, dobra. Jeżeli chcielibyście zadać pytanie Mariuszowi, to poprzez kanał możecie to zrobić, poprzez zadawanie w komentarzach pytań do Mariusza. A teraz bardzo bym prosił Was, jeżeli naprawdę lubicie mnie, lubicie ten kanał, a ten temat Wam się szczególnie podobał, to napiszcie w komentarzach, co myślicie o takim sposobie życia. Lajkujcie, wstawiajcie łapki do góry i do zobaczenia w następnym programie.